Jeff Bezos, Mao Zedong, Rick Grimes, bohater The Walking Dead. Co mają wspólnego z polską grą Frostpunk? Wiele. Wiem, co myślisz, ten gość bez schematu znowu przegiął, ale poczekaj, to naprawdę ma sens. Frostpunk to gra, która ma jasne i dobitne przesłanie. Władza od człowiecza, a cel uświęca środki. Ale żeby wprowadzić trochę kontekstu. Frostpunk to produkcja polskiego 11bit Studios, i moim zdaniem najlepsza tegoroczna gra strategiczna, w jaką grałem. To symulator przetrwania rozgrywający się w alternatywnym XIX wieku, w którym doszło do katastroficznego spadku temperatury na Ziemi. Resztki ludzkości budują osady wokół ogromnych generatorów ciepła, pieców węglowych, chociaż temperatura cały czas spada, a wraz z nią spada nadzieja na przetrwanie. Ty przejmujesz opiekę nad jednym z takich miast i jego społecznością, a wspomniana nadzieja, obok niezadowolenia, to dwa główne wskaźniki, na które musisz zwracać uwagę, bo wszystkie twoje działania jako zarządcy stale podlegają ocenie ze strony mieszkańców miasta. I tak. Jeżeli mieszkańcy mają nieogrzane domy, chorują, chodzą głodni, na ulicach szerzy się przestępczość, a w kopalni trzeba harować 16 godzin na dobę, rośnie niezadowolenie. Jeżeli podejmujesz decyzję o wysłaniu dzieci do pracy w tartaku, palisz ciała zamiast je chować, a ciężko chorym odmawiasz opieki, maleje nadzieja. Im więcej problemów, tym bardziej negatywne przełożenie na nadzieję i niezadowolenie mieszkańców. Musisz troszczyć się o poziom ciepła produkowanego przez generator, o schronienie dla mieszkańców i napływających uchodźców. Musisz zapewnić żywność, rozrywkę, godne warunki pracy, ale czy na pewno musisz? Najważniejsze decyzje, które podejmujesz w grze, to stanowione przez ciebie prawo. A w twoim mieście nie ma demokracji. Ty wydajesz dekrety, które albo podkręcają produktywność, albo dbają o dobro mieszkańców. I bardzo rzadko idzie to ze sobą w parze. Wysłać dzieci do pracy, narazić ich zdrowie, ale za to poprawić gospodarkę, czy może zbudować dla nich świetlice? Umożliwić mieszkańcom wydawanie samosądów, czy może przeznaczyć więcej środków na zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach? Zezwolić na ceremonie pogrzebowe, czy wykorzystać ciała do nawożenia gleby, a w sytuacji głodu, jako pożywienie? Z czasem stajesz w końcu przed wyborem, czy twoja społeczność podąży drogą państwa religijnego, czy może totalitarnego? I tu wracam do punktu wyjścia. Frostpunk to lekcja moralności, na którą można spojrzeć na różne sposoby. Etyki biznesu i kapitalizmu opartego na wyzysku, który traktuje ludzi jako łatwy do wymiany zasób. Reżimu zmuszającego do kolektywizmu, płacącego życiem ludzkich istnień za bezmyślne zarządzanie. Społeczności, która pragnie przetrwać za wszelką cenę, nawet poświęcając życie kilku dla dobra większości. Każda z tych perspektyw jest nieco inna i Frostpunk pozwala ci ich doświadczyć, przekonać się, jaką pokusę i jaki ciężar decyzji niesie ze sobą władza i w którym momencie możesz sam sobie powiedzieć: cel uświęca środki. Odpowiedź może cię zaskoczyć, lepiej nie traktuj jej jak lustro, zamiast tego pomyśl, czy nie warto zagrać we Frostpunk na lekcjach historii, etyki czy przedsiębiorczości, aby lepiej zrozumieć to, co normalnie widzimy na filmach albo w podręcznikach. Swoją drogą poświęciłem już jeden odcinek temu, czego może nauczyć nas StarCraft, masz go sprawdzić w górnym prawym rogu. I także Frostpunk może doskonale pomóc ci zrozumieć ważne koncepcje z zakresu ekonomii i zarządzania, ba, może posłużyć jako mały symulator kierowania miastem dla wszystkich pracowników samorządowych. I chętnie poświęciłbym temu oddzielny odcinek, ale do tego już przydałoby mi się chyba twoje wsparcie na Patronite. Jeżeli dostrzegasz we Frostpunk więcej niż ja, albo chcesz zobaczyć więcej takich odcinków, materiałów o Frostpunk albo innych grach i tego, czego można się od nich nauczyć, koniecznie daj znać w komentarzach. Daj też łapkę w górę, żeby Marcin nie zachorował się na śmierć, kiedy pilnuje mikrofonu. Sprawdź inny, polecany przeze mnie materiał, żeby stale poszerzać swoje horyzonty. I oczywiście subskrybuj bez schematu, kliknij też dzwoneczek tam na dole, żeby dostawać bez schematu z dostawą do domu.